Siema, Heios. Dzisiaj spotkanie jest z Fireblade'em, ze ścigaczem. Naładowałem akumulator, bo nie chciałbym odpalić. W sobotę chciałem wyjechać, nie odpalił. No, chwila prawdy. Prawie. Musiałem sanie podtrzymać. No pięknie. A tu przez zimę nie wytrzymał. Za mało paliwa. Trochę poszczerać musi. No patrz. Mnie się trochę nagrzeje. Thank you.
W zeszłym roku olej wymieniałem, świece, tylko zostały do wymiany membrany. Klocki, napęd, opony, wszystko nowe. Nawet wydek nie zjeżdżony. Jutro pochodzi trochę dłużej. Muszę ją poczyścić. Fajerkę. Zobaczymy, jak teraz odpali. Ładnie ten wydeszek chodzi. No to pierwsze odpalenie w tym roku jest fajerki. Czyli fajerka po roku czasu niejeżdżenia odpaliła. Pierwsze odpalenie. Jutro pierwsza jazda. Wielki sentyment mam do tego motocykla. Fireblade SC33 z 99 roku. To jest mój jako pierwszy motocykl po dłuższej przerwie nieposiadania motocykla w ogóle. No, długo nie miałem motocykla. Kiedyś miałem Rometa, potem CZ-tę, potem długo, długo nic. I to był mój pierwszy motocykl, moje marzenie. 2013 rok, zakup, 99 rocznik Honda Fireblade RR 900. Oczko w głowie. No później oczywiście miałem innego ścigacza, miałem też Ducati Panigale 1199, ale sentyment do Hondy mam. Panigale sprzedałem, a Fireblade'a zostawiłem. To jest po prostu mega sprzęt, kultowy, stary motocykl. Ostrze noża, Fireblade w tłumaczeniu prostym. To nara, jutro upalanko, hejas.